Siemanko, z tej strony Emdziak i dziś zagramy sobie znów w Sky Factory 4! W poprzednim odcinku było nudno, bo w sumie tylko się tymi drzewkami tutaj zajmowaliśmy, drzewkami. Ale no, w tym odcinku mam zamiar troszkę rozbudować tą bazę i zająć się troszkę bardziej wyglądem tego, bo wygląda na razie to żyg, latający piecyk i te sprawy. Wolałbym to zrobić lepiej i zacząć już budować bazę, bo mamy sporo drewna. Więc chciałbym się tym głównie dzisiaj zająć. Ogólnie myślałem, żeby między odcinkami sobie tymi drzewkami się pobawić, żeby zdobyć te itemki, ale nagrywam drugi odcinek pod rząd, więc no... No sorry, ale nie zrobię tego. Więc tak, ogólnie mam pomysł, że najpierw to by się przydało to w ogóle powiększyć. Znacznie powiększyć. I tu będzie dział z drzewkami, ale który i tak przebuduję trochę. To też jest taka sprawa ważna, że przebuduję go. Wiem, co jeszcze mogę zrobić w międzyczasie, żeby się robiło. Mogę w międzyczasie przepalać drewno. Mi się trochę drewno przepala w międzyczasie. Zrobimy sobie tutaj sekcję dla drzewek. Taką sekcję tylko, gdzie będą rosnąć drzewka, bo jak zauważyliśmy w poprzednim odcinku, wszystko tak naprawdę rośnie z drzewek, więc... Przydało się mieć, by mieć taką dużą sekcję na te drzewka, żeby móc je rosnąć i w ogóle, żeby one miały jakieś tam swoje miejsce oddzielne od wszystkiego. Zobaczmy sobie piecyk, nie przepala się już drewno węglem. Bardziej się to będzie opłacać. Ups, noc się zbliża. Świetną porę wybrałem na robienie, kurde, tego. Na rozbudowę. Dobra, zrobię sobie więcej tych patyków od razu. No chodź tu. Tyk, do drugiej łapki. I tutaj postaw gdzieś. Zostawię to MDiak, bo dzisiaj jak tutaj zrespił jakieś nie wiadomo jakie moby, bo w Sky Factory 3 były porąbane moby. No tutaj to już w ogóle nie wiem, czego mogę się spodziewać. Więc no, MDiak, kurde. Lepiej tu rozświetl. Lepiej rozświetl. Bo się możesz przejechać na tym przedsięwzięciu. To możemy w sumie de facto zniszczyć, bo nam przeszkadza teraz trochę w widoku. Może mam pod ręką. Aż mnie ciary przeszły. Ja mam lęk wysokości, też mnie ciary przeszły. Jak tak blisko tej linii, tej krawędzi przebiegłem, jak gdyby nigdy nic, o mało się w nią nie wpieprzając. Debil. Ale no tak. Rozbudujemy sobie tutaj tą sekcję. To będzie sekcja typowo drzewkowa tylko w przyszłości, ale na razie możemy tu mieszkać formalnie. Ogólnie. Tutaj mogę pozyskać wodę. To jest spoko sprawa, tylko woda na razie mi nie jest jakoś mega potrzebna, bo nawet nie mam co hodować, co potrzebuje wody. Więc no, tak trochę zbędne to jest. Ale to mogę wywalić. To w sumie też mogę wywalić. Dobra. Tak. Piecyk też ma te nowe partyklesy. Ło, nawet jest czas spalania, widzicie to? Wszystko jest tutaj, kurde, zautomatyzowane. Dobra, co my możemy dzisiaj porobić z achievementów, bo... Tak patrzę... Bubble! Okej... Jak się robi... Cauldron? Cauldron. Okej, robi się po prostu tak z desek. To się chyba robiło tak samo też na... Chociaż nie, na Sky Factory 3 dawało się tutaj pół blok chyba. Albo i nie. A nawet zmienili wygląd tego, jest takie ładniejsze. Widać. Więc tak. Ogólnie rzecz biorąc... tak sobie myślę ostatnio. Nad tym Sky Factory, czyli dzisiaj, czyli podczas poprzedniego odcinka i teraz, co nagrywam od razu następny. Tak sobie myślę, czy nie zapraszać z czasem jakichś gości, albo w ogóle zapraszać na serię, że na przykład seria jest solowa, a później jak ktoś się zgodzi, to nagle wpada ktoś i nagrywa razem z nami. Wiecie, tak żeby ciekawiej było.
Więc możecie napisać, czy chcielibyście albo zaznaczcie w ankiecie w prawym górnym rogu, czy chcecie, żeby były osoby, które po prostu przyjdą na przykład na jeden, dwa odcinki tylko tak towarzysko, żeby były, czy chcecie, żeby doszedł ktoś nagle w tym sezonie, w tej serii i po prostu już nagrywał razem z nami, w sensie był po prostu już tutaj, czy chcecie, żeby na przykład ten sezon dokończyć już solowy, ewentualnie następny sezon, żeby był z kimś. To możecie wybrać tutaj w ankiecie. Ja bardzo chętnie posłucham waszych głosów na ten temat. Dobra, ja muszę się dowiedzieć, skąd ja mączkę kosmos zdobyłem. Mogłem to sprawdzić, zanim zacznę nagrywać kolejny odcinek. Kurde, nie pomyślałem. Nieważne. Co ja mogę tutaj wrzucić? Ja to mogę wodę formalnie zbierać, ale... pochodnie? Co kuźwa? No ja myślę, że nic z tego nie mogę zrobić, bo kurwa... Zaskoczyłbym się bardzo. Jakbym mógł. Nie, z tego też nie mogę. Nieważne. Kurde, nie do końca rozumiem, na jakiej zasadzie działa ten przedmiot. I nie wiem, jak te dwie sadzonki mam zdobyć, bo je się da wykraftować. Ale z itemków, których ja aktualnie nie posiadam, czyli bone meal, którego no w jakimś stopniu niby posiadałem, ale już nie posiadam. O, to mogę sobie zrobić. O. Zdobędę to? Pewnie nie. Nara. Nieważne. Zapomniałem, że się da przecież zrobić sobie... O, podręczny crafting. To jest spoko ułatwienie, zamiast biegać do craftingu. Dobra, ale pomijając. Da się to skraftować. Ten bone meal jeszcze... Ten bone sapling byłbym prędzej w stanie zrobić. Ale gravel saplinga nie jestem w stanie, bo ja nie mam gravel akornów. Zobaczcie, jakie tutaj są różne. The fuck. Można się pogubić. No bo to się robi z tego. I... z gravela kornów. Gravela korny jak się robi? Nie. Co? Nie wiem, trzeba kombinować. O fuck. Co mi to da? Clay acorn roasted. A kamienny? Boże. Aktualnie żywię się dyrtem i gliną. Zajebiście. O, jeszcze kamieniem. Mniam, pychotka. Kuźwa mać. Jakie mam to zdobyć? Da się to przepalić? Nie da się. Żeż kurwen machen. Ja się poprzepalę jeszcze trochę drewno. Bo tak się zastanawiam, no kurde... Skąd ja mogę to zdobyć? Bo chciałbym te achievementy robić w miarę po kolei, no ale dobra. Slop in the bucket. Tak, wiem, że mogę zrobić to. To udało się robić z kleju. A klej zgaduje, że robi się tak jak całą resztę tych rzeczy. W ten sposób. No, coś tak czułem. Mam glinę. Z której mam kuleczki gliny. I z której mam wiaderko. Które mogę teraz przepalić. Mieć wiaderko chyba na jedno użycie lawy. Ale wody mogę używać w nieskończoność.
Ceramika. Ceramika, nie ceramika. Oh, cotton wood sapling, sand sapling, coal sapling. Jak to się wszystko robi? Cotton sapling. Cotton wood acorn. Jezu, skąd ja mam to wytrzasnąć? Co to jest bonsai pot? Co? A węglowe? Przypalić zwykłą sadzonkę brzozy? Ej, kurwen machen, ale jest taki problem. Ja nie mam zwykłych sadzonek, proszę pana. To nie jest takie proste, bo tu nie przypali mi żadnej chyba... Tej sadzonki mi nie zaliczę chyba. No, nie zaliczę mi tej sadzonki. Dupa! Jesteśmy w dupci. O Boże. Dobra, co ja jeszcze tutaj mogę porobić? Posrane to jest. Skąd ja mam to wytrzasnąć? Mam wrażenie, że stąd. Z tego muszę to wytrzasnąć, bo to jest po kolei na linii czasu. Od tego drzewka mam zdobyć to drzewko, z tego drzewka mam zdobyć to drzewko, z tego drzewka mam zdobyć to drzewko. Bone sapling. No jak? Jak ja mam to zdobyć? Poszedł! Poszedł w otchłań, w pizdu. No i co z tego mam? O Boże! Sub clay bucket. Co? No i co ja z tego mam, że mogę, że mam harvest level wood sap? To jest gravel acorn. Fuck me. Czekajcie, bo mam chyba pomysł. Chyba mam pomysł. Chyba mam pomysł. Ale tylko chyba. Więc no. Zgaduję, że to nie jest dobry pomysł. Zgaduję, że nie mam racji. A spierdalejszyn ode mnie. No siekierę. Porąbało cię. Ale spróbować warto. Gravel akor? No. Gravel akor? A no tak, bo gravel zrobiłem. Dobra, nieważne. Teraz tak. Nie, definitywnie muszę to przestawić, bo mi wypada... Sendakorn! Widzicie? Coś znalazłem, coś odkryłem. Ale kurwa. Ja to muszę definitywnie postawić gdzieś w takim miejscu, żeby mi to chyba nie spadało. A z tego petrified coś mi wypadnie? Gravel akorn, widzicie to? Yeah! Z dirt akornu mogę tak pozyskać... Yeah, dobra. Teraz mam clay acorn, czyli mam te... Mam gravel acorn, czyli będę mógł zrobić sadzonkę gravla. Tylko jak to się robiło? Gravel. Okej, okay, i tą sadzonkę. Okej, okay, okej. Okay. Mamy sadzonkę gravlu. O Boże, gravel. Kamień. To jest też kamień. To jest też kamień. To jest klej. Jeez, ile tego jest? To jest do tego, to jest do tego. To jest do tego. To jest do gravla. Czyli tu mam sand acorn też, więc to też jest spoko. Sand acorn jak się robi? Gold sapling. Sand. Też z tej.
Więc tyk, tyk. Mamy sadzonkę tego piasku. Zajebiście. Nowe achievementy zdobywamy. Kolejny sadzonek. Bone sapling. Któryś niszczyłem. Któreś owoce. Dawało mi to bone meala. Któreś owoce niszczyłem i dawało mi to bone meala. Coś tak niszczyłem i dawało mi bone meala, tylko nie pamiętam co. Może sadzonki. Ale nie wszystkie. Przynajmniej jedną zostaw postać. Nie, to daje mi wodę. Czyli to nie to. No fuck me. Definitywnie będę musiał się między odcinkami pobawić z tym drewnem, bo potrzebujemy strasznie dużo tych wyrośniętych drzewek. A to jest nudne do oglądania na odcinku, jak ja kurde drzewka wyrastam. A z tego składał się w sumie poprzedni odcinek. Nie chciałbym was zanudzać. Ach, poszło w pizdu. Tyk. Ups, z głodu umieram, fajnie. Tyk, 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 tyk. Tyk. Trzy dyrty kolejne. Wsadzę je nawet tak, dobra, trudno. Co za różnica? A nie, może tak być. Piasek. Gravelowy chcę też posadzić. Gravelowy. Chcę wyrosnąć te dwa drzewka. Chcę je zobaczyć. Jak wyglądają. Tak po prostu, z czystej ciekawości. Jest gravelowy. Bardzo podobny do klejowego w sumie. Jeez, man. Troszkę patyków. Od razu lepiej. Okej. Kolejny ten sapling. Kolejny ten sapling. Ale ja chcę, żeby to wyrosło. Chcę, żeby piaskowe wyrosło. Gravelowe to dla mnie mało obchodzi. Piasek mi się bardziej przyda niż gravel. Panie. Tu itemki latają sobie. Wyrośniesz. Jest jakie wymagające jest to drzewko. No kuźwa, co? Panie. Weź ty wyrośnij. Wstydu mi przyniesiesz. Miałem drzewek w tym odcinku nie rosnąć, nie? O, jest, 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 jest. Jest i ono. Dlaczego tak bardzo wyczekiwałem tego? Bo teraz... Spróbuję to. Nie działa. Dupa. A sapling? Ale lag był. O kuźwa. Szczerze zszedłem na zawał, aż... Nie! Nie! Nie, nie umieram, tylko nie. Aż muzyka przestała grać. Nie, nie umieram, tylko jeszcze nie. Ja sobie poprzepalam tych... jedzonków trochę.
Grawlowe. To jest do tego. To jest klej. To jest glina. To jest grawlowe. To jest piaskowe. To jest piaskowe też. Piaskowych sadzonek nie mam. Grawlowe sadzonki nie. To są klejowe. Grawlowe tu, klejowe tu, zwykłe tu, tu, tu. Ojciec czuję, że będziemy musieli zrobić duży magazyn. Bo samych drzewek zobaczcie, ile jest rodzajów. Oh, god damn it. Emerald sapling. Wow. Kobalt. Glowstone, Ardite. O, to chcemy. Chcemy zdobyć za wszelką cenę to drzewko. To jest najlepszy sposób na najedzenie się, szczerze powiedziawszy. Bo je się to szybko i daje ci dość sporo jedzonka. No dobra, pomijając, bo już 20 minut odcinka zużyłem, kurde, na głupie drzewka znowu. Zaraz między odcinkami. Dobry youtuber, co nie? Możecie mi napisać pod tym odcinkiem, co ja mogę tutaj porobić. W sumie po poprzednim też mogliście mi napisać. To, że tutaj tego nie wykorzystam, nie oznacza, że nie wykorzystam dostępnym. Możecie mi pisać, jeśli ktoś się zna na Sky Factory. Może jakieś podpowiedzi. Bo ja się naprawdę totalnie nie znam. Tfu, na przykład co z tym mam zrobić? No bo mam... Mam pojemnik pełen... tego... drewnianego... nie wiem... płynnego drewna. Bo to nawet nie jest... to nie jest nawet okrzyknięte mianem żywicy, tylko to jest kurde... harvest level wood. Chyba, że ja to źle tłumaczę. Pewnie ja to źle tłumaczę. Nieważne. Można by wykombinować na szybkiego szybkiego, bo się noc zbliża. Jakieś pole, żeby się moby nam zrespiły. Tak, pole specjalnie, żeby się zrespiły moby. Jeszcze nie oszalałem. To nam się naprawdę bardzo przyda. Bo z tych mobów można fajne itemki czasem wydrapić. Bardzo przydatne swoją drogą. No. Może nam się coś tam zlespi. Zużyłem wszystkie te. No nie. Nawet sobie kamiennego miecza nie zrobię. A jest z czystej ciekawości. O kurde, panie, ile tego jest? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. 14 do obrażeń. Jaki jest najmocniejszy miecz, jaki jest? 15 do obrażeń. 21 do obrażeń. O. Chyba ten jest najlepszy. Słyszałem. Szczerze wam powiem, obsrałem się na dźwięk zombiaka. W sensie, oho, ciary mnie przeszły.
Cipery? No nie. Obejrzał się za siebie. O! Co to jest? Graves dust. Tafuk? No dobra, jolo. Odłóżmy najważniejsze itemki. Te, które nam się faktycznie mogą przydać. I jolo na nich. Witam państwa. Proszę mi nie rozwalić mojej ciężkiej pracy. Nie rozwalamy ciężkiej pracy innych graczy. Kurde, no nie wierzę, że na ostatniego hita był skurczybyk. No na ostatniego hita był. Uffenmacher. Oh shit. Oj, z tymi szkieletami to nie będzie zbyt ciekawie, miło i w ogóle przyjemnie. Co tutaj poodkładam sobie wszystko. Ooo, 3 TTT. O, wy typy. Nie! Tylko nie spadnij. O, fuck. Stan klucz! Ty skurwy synie. Okej. Fajne, bo nie może ci inny gracz zabrać tego. Później to było. Pod B. Nie pod B. B. Łe, łe, łe. No kuźwa, pod jakim to było klawiszem? Nie pod B, chyba że... No nie no. Jak mi ją to usunąć? Kurde, jak to się robiło? Pod J było. Punkty limów. Okej. Okej. Okej, znalezione, zniszczone, załatwione. Liczyłem na kości. Krista. Krista. To jest. Ciekawe, do czego to służy. Jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, do czego to może mi posłużyć. O, kolejny chipper. Pewnie zniszczy mi resztę pracy. Nara. Tatarantan. Będę musiał to lepiej zrobić. Lepiej zabezpieczyć. Najlepiej z kamienia to zrobić, tylko że ja kamienia nie mam. Ja mam deficyt kamienia. Lawy nie mam. Wody nie mam. Znaczy wodę bym miał z tego w sumie. Nawet chyba teraz mogę wziąć z tego wodę. Aby nie. Muszę chyba więcej sapingu tutaj jeszcze wsadzić. Może pozyskam jeszcze z tego wodę. No fuck me! Dawaj, 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 dawaj. Woda mi jest potrzebna. O, widzicie? No jest woda. Zajebiście. Mamy wiaderko z wodą. Pajajają, pajajają. Pajajają.
Ojej, i ci też się przydadzą. Z pewnością. Dobra, myślę, że to by było na tyle z tego odcinka. Troszkę się pobiliśmy. Oczywiście zginął, pierwsza śmierć musiała być. Jasne. Taki ze mnie wojownik, jak z koziej dupy trąba. Więc to by było na tyle. Ale czekajcie, jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć jedną rzecz. Armor. Albo inaczej. Chestplate. Czy jest clay chestplate? Czy jest tutaj marzenie każdego Minecraftownicza? Jezu, jak się zesrałem! Shit! Przyszli mnie zgwałcić. Oh fuck, przyszli mnie zgwałcić. O się obsrałem! Obiją! O, zawał. I wy chcecie, żebym ja horrory nagrywał, jakie się obsa... Nie ma nikogo w domu! Ten typ ma was spluwę! Także tak, walczymy bardzo o przeżycie. No jak to? No nie! Usunęli to. Myślałem, że da się zrobić najlepszą zbroję ever. Drewnianą. Ten gość ma gnata! Poczekamy jeszcze do dnia i tam przelecimy się na niego. Może nam tego gnata odda. Ej, to by było epic. Mamy kość, czyli mamy kolejne 3 bone meale. Ma jeszcze obstawę z dwóch pająków, dwóch szkieletów. Shitty-titty. Z czego w sumie szkielety zaczną się palić na słońcu, więc to jest dobry plus. Poczekamy chwilę. Ja sobie tutaj soczku się napiję. A, soczek miał. No patrzcie, jakiego magnata, skurczybyk. Walony. Przecież on mi tym gnatem pół HP na hita zdejmie. Może lepiej odłożę to, bo nie chcę tego stracić. Wiem, że to może nie jest jakieś mega cenne. To jest patyk i cztery deski, ale... I w sumie nie stracę tego, ale... Ale... Przezorny. Zawsze ubezpieczony. Co jest, kuźwa? Zaczął się palić i przestał się palić. Pająki mnie nie będą atakować, szkielety spłoną, a ten typ będę musiał się z nim pobić. Co ten szkielet? Dobra. Ło! Kurwa! Typie! Jakąś jebaną laserową spluwę miał. I wiedziałem, że on mi w dupę nieźle ją wsadzi. Kurde, pająk, bo ja cię zrzucę jednym hitem. Aha. Nieważne. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Możecie, tak jak mówiłem, pisać mi jakieś podpowiedzi względem tej serii, jakieś dodatki, ciekawostki. Ej, Emdziak, zrób tamto i tamto, bo jesteś za głupi, jak widać, żeby sam na to wpaść. No, takie tam. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, coverach i tak dalej. I cześć!